Zakończyła się budowa sieci światłowodów o długości 24,5 km. Połączyła ona 60 obiektów na terenie Jastrzębia-Zdroju. Wykorzystanie technologii światłowodowej jest obecnie najszybszym i najpewniejszym sposobem przesyłu informacji i umożliwia budowę sieci następnej generacji, w których oprócz danych przesyłane mogą być także dźwięk i obraz. Inwestycje realizowało konsorcjum firm Integrated Solutions, Telekomunikacja Polska i RCI. Inwestycja przebiegła w sposób, można powiedzieć, planowy, z wyjątkiem może długo przedłużającej się zimy, która w jakiś tam sposób wpłynęła na termin wykonania zadania. Natomiast wszystko potem zostało bezproblemowo nadrobione i bezproblemowo zostało wykonane. Również współpraca z urzędem przebiegała bardzo dobrze i tutaj zawsze mogliśmy liczyć na wsparcie czy pomoc w rozmowach, czy to z poszczególnymi jednostkami, czy to z innymi urzędami czy instytucjami miejskimi. I także tutaj ten zakres również określam bardzo pozytywnie. Wybudowana sieć składa się z dwóch części. Pierwsza jest przeznaczona na potrzeby własne miasta i administracji, druga na dzierżawę przez operatorów komercyjnych. W ramach wykorzystania części sieci przeznaczonej na potrzeby własne będzie można wykonać połączenia głównej siedziby magistratu z Wydziałem Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Urzędu Miasta oraz z Urzędem Stanu Cywilnego, a także z jednostkami organizacyjnymi miasta, czyli szkołami, przedszkolami, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji czy Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przyczyni się to do poprawy warunków zarządzania i bezpieczeństwa informacji. Takie bezpieczne i szybkie połączenie będzie też możliwe pomiędzy zlokalizowanym w budynku magistratu Centrum Zarządzania Kryzysowego i mieszczącym się w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Oprócz tego w jednostkach organizacyjnych powstała możliwość wybudowania telefonii internetowej. Wykorzystanie części operatorskiej będzie polegało na dzierżawie światłowodów oraz mikrorur pod montaż światłowodów dla operatorów komercyjnych, którzy za ich pomocą będą mogli budować sieci dostępowe i świadczyć usługi dla mieszkańców na lepszym poziomie i na większym obszarze niż dotychczas. Zadanie takie, które wkracza już XXI wiek, szerokopasmowy internet, to przede wszystkim cała sieć światłowodowa, wybudowana sieć kanalizacji światłowodowej, dojście do 60 miejsc dostępu do internetu w tych najnowszych już takich zasadach. Natomiast to, co ważne, ta sieć jest też podzielona jakby na dwie części. Jedna to jest sieć, nazwijmy ją administracyjna, czyli my możemy tutaj sobie wykorzystywać jako administracja kontakt pomiędzy tymi poszczególnymi miejscami, punktami, a Urzędem Miasta, a przypomnę, w większości to są właśnie nasze jednostki miejskie. I to może być wykorzystywane do monitoringu miejskiego, to może być telefonia taka internetowa, więc tu wiele jest takich różnych rozwiązań. No a z drugiej strony jest ta sieć, którą wydzierżawimy operatorowi, bo tak jest wymóg Unii Europejskiej, że nie można zachwiać konkurencji, a więc musi być jednak operator, który będzie tym zarządzał. I to jest taka sieć, która jest na najwyższym poziomie. Także myślę, że tutaj to jest ważne, że to się udało zrobić ze środków unijnych, bo pewnie ze środków miejskich własnych byśmy tego nie robili. A druga sprawa jest taka, że przede wszystkim to daje też możliwości na przyszłość rozbudowywania tego i wykorzystywania dla różnych celów takich. Najważniejsze to jest ta sieć światłowodowa, bo my tam mamy wolne te miejsca, do które możemy chociażby ten monitoring miejski wykorzystać. W związku z ograniczeniami nakładanymi przez wymagania i przepisy unijne, dostęp do bezpłatnego internetu może być świadczony przez miasto jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, na przykład na wyznaczonych stanowiskach w jednostkach organizacyjnych miasta, takich jak gminne centrum informacji, biblioteki, szkoły oraz poprzez publiczne punkty dostępu do internetu, w których dodatkowo należy stosować ograniczenia oferowanego pasma i dostępnej treści. Świadczenie przez samorząd terytorialny usług dostępu do sieci internet nie może zaburzać warunków konkurencyjności na lokalnym rynku telekomunikacyjnym. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wartość projektu wyniosła 16 200 000 zł, z czego miasto otrzymało 10 700 000 zł dofinansowania.
www.tvkanon.pl. Nowa strona telewizji.